Linia Felix jest to nowa linia w synchrotronie Solaris i wszystkie jej komponenty zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie na potrzeby tej linii. Jest to linia, która wykorzystuje miękkie promieniowanie X, to znaczy, że dostępny zakres energii promieniowania wynosi od 50 do 1500 elektronowoltów. Źródłem tego promieniowania jest undulator, eliptycznie polaryzujący undulator z magnesami stałymi i dzięki niemu mamy możliwość otrzymania promieniowania spolaryzowanego liniowo, horyzontalnie i wertykalnie, również w konfiguracji pochylonej oraz promieniowania spolaryzowanego kołowo. W naszej stacji końcowej możemy wykonywać różnego rodzaju badania spektroskopowe. Jest to kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronów w zakresie miękkiego promieniowania X. Ta metoda od konwencjonalnej metody kątowo-rozdzielczej różni się oczywiście tą energią promieniowania, która jest używana do tych badań i dzięki temu możemy mapować strukturę pasmową materiałów w trzech wymiarach. Możemy również wykonywać pomiary spektroskopowe fotoelektronów w zakresie właśnie promieniowania X, czyli pomiary XPS, jak również pomiary rezonansowej fotoemisji elektronów. Myślę, że taką najmocniejszą stroną naszej stacji końcowej jest możliwość pomiaru spinu. Ten pomiar spinu może się odbywać dwojako. To znaczy, możemy wykonywać pomiary dichroizmu kołowego. W tej samej aparaturze mamy dostęp do bezpośredniego wglądu w teksturę spinową materiałów. Mamy dostępny detektor spinowy, który w sposób bezpośredni mierzy spin na próbce. Ogromną zaletą tej stacji końcowej jest właśnie możliwość zmierzenia próbki tymi dwoma metodami, w tym samym układzie UHV, czyli ultrawysokiej próżni, dla tej samej próbki, w tych samych warunkach, ponieważ w tego typu pomiarach powierzchniowych, bardzo duże znaczenie ma czystość powierzchni, czystość próbki, a jeżeli ona jest przetrzymywana w tych samych warunkach, w tym samym systemie, to mamy gwarancję, że ta próbka po prostu się nie zmienia i pomiary będą wiarygodne. Oprócz tego w naszej stacji badawczej mamy możliwość wykonania pomiarów spektroskopii absorpcyjnej w dwóch modach, zarówno całkowitej fluorescencji, jak i pomiaru prądu próbki. Do systemu UHV można włożyć próbki kompatybilne z próżnią. Nasza stacja końcowa najlepiej nadaje się do badań materiałów, na przykład, które mają zastosowanie w nowoczesnej elektronice. Cienkich warstw, wielowarstw, również możemy wytworzyć takie wielowarstwy in situ, czyli u nas na miejscu w aparaturze. Oprócz tego badamy powierzchnię materiałów litych. Można wykonywać badania nowoczesnych katalizatorów. Tak naprawdę z naszej stacji mogą korzystać zarówno fizycy, chemicy, również biolodzy. Mamy dwie stacje pomiarowe. Pierwsza stacja służy do pomiaru w niskiej temperaturze i tam najniższą osiągalną temperaturą jest 10 stopni Kelwina. Natomiast w drugiej stacji pomiarowej mierzymy próbki w podwyższonej temperaturze i najwyższą osiągalną temperaturą jest 1000 stopni Kelwina. Linia została zaprojektowana tak, żeby plamka nie była większa niż 100 mikrometrów na 100 mikrometrów. Z symulacji wiemy, że jest ona w przedziale dla wymiaru horyzontalnego od 60 do 80 mikrometrów, dla wymiaru wertykalnego od 10 do 30 mikrometrów, w zależności oczywiście od energii promieniowania. Transfer próbki w naszym systemie UHV odbywa się za pomocą adapterów PTS, na których zamontowane są nośniki próbek nazywane FlagStyle.
Największe wyzwanie stanowi przeniesienie tego nośnika FlagStyle na manipulator w analizie. Jest to proces, zwłaszcza dla osoby początkującej, bardzo stresujący, bardzo długotrwały, ponieważ musi być wykonany za pomocą takiego urządzenia, które się nazywa wobble stick, czyli ten nośnik musi być fizycznie ściągnięty z adaptera PTS, wszystko odbywa się oczywiście w ultrawysokiej próżni, i przeniesiony na manipulator w analizie. Czas tak naprawdę zależy od tego, ile doświadczenia ma osoba, która to robi. Na początku może to zająć bardzo długo, pół godziny lub godzinę. Natomiast jeżeli już zdobędzie się jakieś doświadczenie, to cały proces trwa kilka minut. Zmiana energii promieniowania na linii to jest tak naprawdę równoczesne działanie undulatora i monochromatora. W tym momencie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, natomiast planowana jest automatyzacja. To znaczy użytkownik będzie wpisywał wartość energii potrzebną mu do pomiaru, a undulator i monochromator będą się do tego dostosowywały automatycznie. Jeżeli będą potrzebne jakieś skany energetyczne w szerszym zakresie, będzie również możliwość wybrania sobie konkretnej harmonicznej undulatora i skanowanie wzdłuż tej harmonicznej. Ale cały proces będzie zautomatyzowany. Próbki montowane są na nośnikach próbek FlagStyle, które z kolei wkładane są do adaptera PTS. I tak przygotowany adapter musi się znaleźć w systemie UHV. Znajduje się on tam w ten sposób, że najpierw wkładany jest do komory załadowczej, tak zwany load lock, która odcięta jest od całego systemu, ma małą objętość, więc można ją szybko zapompować. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia próbka może być przełożona dalej do systemu. W zależności od tego, jaka jest potrzeba, może zostać poddana pewnej obróbce, pewnej preparatyce, na przykład wygrzana albo zbombardowana jonami argonu, jeżeli jest potrzeba wyczyszczenia jej. Można ją również utlenić, można zastosować inne gazy, ponieważ mamy dwie komory preparacji. Jedna jest to komora typowo do preparatyki w ultrawysokiej próżni, natomiast druga komora jest dostosowana do utrzymania w niej ciśnienia rzędu 800 mBar. Oprócz tego mamy łupaczkę, to znaczy, że możemy odsłonić atomowo czystą powierzchnię danego kryształu już w warunkach ultrawysokiej próżni. No i tak przygotowaną próbkę możemy sobie już przenieść do komory analizy. W komorze preparacji możemy też wstępnie scharakteryzować powierzchnię próbki za pomocą spektrometru niskoenergetycznych elektronów, gdzie mamy również możliwość zrobienia spektroskopii elektronów ożera. Natomiast w komorze analizy, oprócz tego, że wykorzystujemy promieniowanie synchrotronowe, mamy również dostępne dwa inne źródła światła, które mogą służyć do wstępnych badań lub w sytuacji, kiedy wiązka jest przełączona na drugą gałąź, ponieważ jest planowana druga gałąź dla linii Felix. Podczas używania naszej stacji końcowej przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby być uważnym, żeby zawsze patrzeć, co się robi, kontrolować sytuację oraz żeby nie robić rzeczy na siłę, ponieważ bardzo, bardzo łatwo o jakąś awarię, która no, spowoduje dosyć duży przestój. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, zawsze można się zgłosić z nimi do opiekunów linii.